Radni Klubu Prawa i Sprawiedliwości zwołali konferencję prasową przed planowaną na piątek nadzwyczajną sesją powiatu zduńskowolskiego. Poinformowali o swoim stanowisku na temat obrad i sprawy oddziału kardiologii inwazyjnej i angiologii w Sieradzu. Radni wyszli również z inicjatywą zwołania posiedzenia rady w innym terminie i pochylenia się nad sytuacją szpitala powiatowego w Zduńskiej Woli. Spotkanie dzisiejsze związane jest z sesją, która została zwołana na dzień dzisiejszy przez przewodniczącego Rady Powiatu Zduńskowolskiego. Niestety mamy, szanowni państwo, wątpliwości co do zwołania tej sesji, a szczególnie chodzi nam o to, że najprawdopodobniej ta sesja została zwołana niezgodnie z przepisami. Polega to na tym, że artykuł 15 ustawy o samorządzie powiatowym mówi, w jaki sposób przewodniczący lub radni lub zarząd mogą taką sesję zwoływać. Niestety zostało tu naruszone prawo i naszym zdaniem niestety ta sesja, jej decyzje będą nieprawomocne. W związku z tym my na taką sesję nie przyjdziemy. Dzisiejsza próba zwołania sesji Rady Powiatu Zduńskowolskiego jest niczym innym jak tylko happeningiem politycznym i nie ma nic wspólnego nad problemem, jakim jest na pewno próba przeniesienia świadczeń kardiologii inwazyjnej z Sieradza do Wielunia. Firma AHP, czyli firma, która świadczy usługi w zakresie kardiologii inwazyjnej, miała podpisaną umowę na świadczenie tych usług w Sieradzu do końca listopada 2022 roku. Szpital sieradzki zaproponował tejże firmie przedłużenie tej umowy o kolejne 13 miesięcy, czyli do końca roku 2023. Firma AHP nie skorzystała z tej okazji, zażądała podpisania tylko i wyłącznie umowy na 3 miesiące, ponieważ już podjęła decyzję, aby przenieść swoją siedzibę do Wielunia. My jako Prawo i Sprawiedliwość przeciwstawiamy się temu, aby wykorzystywać tę sytuację do siania dezinformacji i zamętów wśród mieszkańców Zduńskiej Woli. I nawiązując tutaj do słów, które powiedziałem przed chwilą oraz tutaj wyjaśnień, które złożyliśmy w imieniu klubów, tu składamy wniosek do pana przewodniczącego Piotra Warchlewskiego o zwołanie sesji Rady Powiatu w sprawie dramatycznej sytuacji Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Spółki ZOW Zduńskiej Woli, bo z tego, co my słyszymy i z tego, co dowiadujemy się od mieszkańców miasta Zduńskiej Woli, może jest to przykrycie pewnego problemu, który występuje właśnie w szpitalu w Zduńskiej Woli. W związku z tym my zgodnie z prawem, szanowni państwo, zgodnie z kompetencjami Rady Powiatu i zgodnie z artykułem 15 ustawy o samorządzie powiatowym prosimy przewodniczącego o zwołanie sesji, przekładamy porządek obrad tejże sesji i oczywiście pod tym wnioskiem podpisuje się ustawowa, zgodnie z ustawą oczywiście, liczba radnych. Do sprawy na gorąco odnieśli się starosta Hanna Iwaniuk i wicestarosta Wojciech Rychlik. Nie wiem, co mają na myśli radni, którzy tutaj wystąpili z takim wnioskiem. Myślę, że to zainteresowanie wynika z tematu dzisiejszej sesji nadzwyczajnej, w której chcieliśmy przyjąć stanowisko poza polityką. Uważamy, że jeżeli chodzi o ochronę zdrowia, dalecy jesteśmy od polityki i powinniśmy stać wszyscy razem. Radni z każdej opcji po to, żeby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańców powiatu. Jeśli chodzi o zamierzoną, być może sytuacja rozwinie się inaczej, ale trudno się nie dziwić i naszemu zaniepokojeniu. Podzielały je zresztą inne samorządy. Co do wątpliwości, co do dalszego funkcjonowania kardiologicznej, specjalistycznej opieki w pomieszczeniach dzierżawionych od sieradzkiego szpitala. Ponieważ wyraziliśmy zaniepokojenie tym tematem na poprzedniej sesji, była gorąca dyskusja, taka dosyć prześmiewcza. Radni z tej opcji, która dzisiaj Państwa zaprosiła na konferencję, dość prześmiewczo wypowiadali się w tej sprawie, bagatelizowali ją. Nie chcieliśmy wszczynać dyskusji, mieliśmy określoną tematykę na sesji poprzedniej, zaproponowaliśmy zwołanie sesji nadzwyczajnej po to, żeby o tym porozmawiać. Zaprosiliśmy oczywiście wszystkich, którzy mogą mieć rzetelne informacje w tej sprawie. Chcieliśmy po prostu usiąść i porozmawiać, co w tej sytuacji zrobić. Ze zdziwieniem przyjmuję tę
te uśmiechy, które były na poprzedniej sesji, jeśli się mogę jeszcze do nich odnieść, szczególnie wobec sytuacji, w jakiej głosował powiat sieradzki. Tam bez względu na opcje polityczne wszyscy zagłosowali poza chyba jednym głosem, podejmując stanowisko. Stanowisko naszym zdaniem jest bardziej właściwe. Jeśli chodzi o nasz szpital powiatowy, to jego sytuacja nie jest dramatyczna, ani sytuacja finansowa, bo szpital finansowo radzi sobie bardzo dobrze i na tle innych szpitali powiatowych myślę, że się wyróżnia. Jeśli chodzi o sytuację płacową pracowników, również mimo kłopotu i niezapewnienia pełnych źródeł na sfinansowanie podwyżek zostały one wprowadzone. Został wyremontowany w najwyższych standardach, przygotowany do pracy oddział ginekologiczno-położniczy, oddział pediatryczny. Do końca roku zostaną zakończone, takie są plany, prace dla rehabilitacji. Będziemy działać w ramach zapewnienia tego bezpieczeństwa zdrowotnego, bo to jedna z podstawowych potrzeb ludzi. A udowodniamy to między innymi faktem, że rokrocznie przekazujemy olbrzymie środki na wsparcie funkcjonowania szpitala, na modernizację. W roku bieżącym to jest 1 300 000, w roku poprzednim to był 1 000 000 zł, a więc są to namacalne wielkości środków publicznych, które zostały przekazane przez samorząd powiatu, żeby wspierać szpital. Wspieramy również wszelkiego rodzaju tutaj działaniami, które służymy pomocą przez naszą instytucję, a więc te badania działania, profilaktyczne, które realizujemy, to szeroka gama wsparcia i dzięki właśnie samorządowi powiatu ta kondycja szpitala jest dobra na tle wszystkich innych szpitali. Zgodnie z zapowiedzią radni PiS nie pojawili się na piątkowej sesji. Rada 11 głosami za przyjęła stanowisko w sprawie oddziału kardiologii inwazyjnej i angiologii w Sieradzu.